Cześć, w tym filmiku sobie porozmawiamy o instrukcjach warunkowych. Więc co to są instrukcje warunkowe? No, instrukcje warunkowe pozwalają nam, żeby zadziały się różne rzeczy w naszym programie w zależności od tego, jaka jest sytuacja. Czyli przykładowo możemy mieć jakiś, możemy sobie wyobrazić jakiś system płatności, który akceptuje płatność tylko wtedy, no, kiedy wartość tej płatności jest mniejsza niż dostępne środki na jakimś koncie klienta, no, a odrzuca tą płatność, jeżeli ta wartość płatności przekracza środki dostępne na koncie. Czyli inaczej, w zależności od tego, czy jakiś tam warunek logiczny został spełniony, no to dzieje się coś innego. No i w Pythonie możemy użyć następujących warunków logicznych. Tutaj mamy A jest równe B, oznaczamy właśnie takim podwójnym znakiem równości. Tutaj jest A jest, nie jest równe z B, czyli A jest różne od B. To właśnie oznaczamy takim wykrzyknikiem i znakiem równości. No i mamy też oczywiście A jest mniejsze od B, czego możemy użyć na liczbach, albo też A jest mniejsze lub równe, oraz możemy też oczywiście analogicznie w drugą stronę, czyli A jest większe od B lub A jest większe lub równe B. I to są tak zwane operacje logiczne, które działają analogicznie trochę do operacji arytmetycznych. Tutaj w tej komórce zawiera się przykład tego, jak możemy wykorzystać właśnie instrukcję warunkową. Czyli tutaj definiujemy sobie dwie zmienne, account balance, czyli stan konta, no i wartość jakiejś płatności, która przekracza ten stan konta o 1. No i na początku zdefiniujemy sobie taką zmienną, gdzie jest string przypisany, że płatność jest zaakceptowana. Czyli niejako zakładamy, że wszystko jest ok, ale potem sobie sprawdzimy, czy rzeczywiście ta płatność powinna być zaakceptowana. No, bo nie powinna być zaakceptowana, jeżeli ta wartość tej płatności przekracza środki dostępne na koncie, co jest jakby prawdą w tej sytuacji. Czyli jeżeli chcemy to sprawdzić, to musimy użyć instrukcji warunkowej, którą zaczynamy, jakby definicję instrukcji warunkowej zaczynamy od słowa, od zarezerwowanego słowa kluczowego if, czyli jeśli. Możemy to przeczytać. Jeśli, przeczytać to jako if. Jeśli payment value, czyli ta zmienna jest większa od zmiennej account balance, to jakby ten dwukropek wyznacza początek kodu, który zostanie wykonany tylko wtedy, jeżeli ten warunek logiczny jest spełniony. No i tutaj mamy jedną linijkę kodu, która jest wcięta, podobnie jak w przypadku definicji funkcji, i to wcięcie oznacza, że jakby ta linijka kodu przynależy do tej instrukcji warunkowej, i jakby zostanie wykonana tylko wtedy, jeżeli ten warunek logiczny jest spełniony. Czyli możemy to przeczytać, jeśli payment value jest większe od account balance, to wykonaj tą linijkę kodu, która przypisuje nowy string do zmiennej o nazwie MSG i skrót od message i pod koniec wyświetlamy tą wartość tej zmiennej. Czyli jak uruchomimy tą komórkę z kodem i Python wykona cały ten kod, to już zresztą widzimy, jaki będzie wynik tej operacji, no bo oczywiście payment value jest większy od account balance, ale możemy jeszcze raz sobie tak wyczyścić może te wartości zwrócone, żeby zobaczyć wszystko w czasie rzeczywistym. Tutaj uruchamiamy po raz pierwszy notebook, więc tak jak zawsze trzeba poczekać chwilkę, aż się połączy. No i póki czekamy, to Python łączy się i wykonuje, znaczy Google, ta strona, łączymy się z serwerem Google Colab, który jakby tam wykonuje ten kod Pythona i nam
przesyłam wynik. No i już zostało wszystko wykonane. No i mamy string, w którym jest napisane payment is declined, no bo tak jak mówiłem, jakby ten warunek logiczny został spełniony, więc wartość zmiennej MSG została nadpisana przez tą linijkę kodu. Co warto pamiętać, jak używamy instrukcji warunkowych? No, warto pamiętać o tym, że instrukcja warunkowa oczywiście zaczyna się od słowa if, ale również kończy się dwukropkiem. No i tak byłoby poprawnie, ale jeżeli zapomnimy tego dwukropka, no to dostaniemy błąd, jak tu uruchomimy tą komórkę z kodem, zresztą czego mogliśmy się już spodziewać, bo nam tu wcześniej podkreślało jakby na czerwono, że czegoś tu brakuje, no i rzeczywiście jest błąd. Tak samo, jeżeli nie użyjemy wcięcia, to tak samo jak w przypadku definicji funkcji, wyskoczy nam również błąd, który już widzieliśmy, indentation error. No i to jest wszystko analogiczne jakby do funkcji. Zarówno dwukropek przy definicji funkcji sugeruje, sygnalizuje jakby, gdzie zaczyna się początek kodu wciętego, który należy do funkcji, tak samo i tutaj dwukropek sygnalizuje początek wciętego kodu, który ma należeć do instrukcji warunkowej. No, także widzieliśmy tak napisany kod, gdzie niejako najpierw zakładaliśmy, że coś jest prawdą, a potem sprawdzaliśmy, czy rzeczywiście to jest prawdą, znaczy może tak, zakładaliśmy pewną sytuację, gdzie jakby wartość nie przekracza stanu konta, a potem sprawdzamy, czy rzeczywiście tak jest i jeżeli nie jest, jeżeli wartość jest większa od stanu konta, no to coś tam robimy. Ale jakby bardziej naturalnym sposobem można sobie wyobrazić, żeby użyć instrukcji złożonej w postaci if-else, czyli jeśli coś, to zrób to, w innym przypadku zrób tamto. I tutaj mamy właśnie taką instrukcję, która jakby ten kod jest analogiczny do kodu z wcześniejszej komórki, jakby wynik te zwrócone tutaj będzie taki sam jak w poprzedniej komórce, ale jest to po prostu napisane inaczej, być może bardziej przejrzyście, no bo teraz definiujemy sobie tak samo jak poprzednio te dwie zmienne. Payment value jest dalej większy od account balance. No i tutaj mamy tą samą instrukcję. Jeśli payment value jest większy niż account balance, no to MSG równa się payment is declined. Ale można zauważyć, że wcześniej nie zdefiniowaliśmy zmiennej MSG, dlatego że jeżeli to wyrażenie, znaczy jeżeli ten logiczny warunek nie zostanie spełniony, to mamy tutaj drugie zarezerwowane słowo kluczowe else, które po prostu oznacza to, że jeżeli wcześniejszy warunek logiczny nie został spełniony, to należy wykonać tą komórkę, znaczy tą instrukcję, którą tutaj napisaliśmy. Znaczy została napisana za was, ale po prostu, żeby wykonać cały kod, który jest wcięty tutaj poniżej. Analogicznie tak samo mamy dwukropek, mamy wcięty kod, tutaj akurat tylko jedną linijkę, ale moglibyśmy mieć więcej też linijek, jak zresztą zobaczymy w późniejszej części tego notebooka. No i jak uruchomimy to wszystko, no to dostajemy ten sam wynik payment is declined. Ale możemy sobie na przykład tutaj zobaczyć, na przykład co będzie, jak zrobimy coś takiego, no to teraz payment value nie jest większy od account balance, czyli to nie jest prawdą, a zatem ta komórka z kodem nie zostaje wykonana i uruchamia się jakby ta część tego złożonego, tej złożonej instrukcji warunkowej, gdzie po prostu zostaje wykonany ten kod i dlatego też widzimy taką wiadomość, a nie inną. Znaczy taką wartość zawartą w zmiennej MSG. Jest jeszcze jedno zarezerwowane słowo kluczowe, które pozwala nam stworzyć bardziej złożone jeszcze instrukcje warunkowe. Jest to słowo kluczowe elif. To jest skrót od else if, czyli jakby to można czytać jako jeśli, czyli if, a to można albo czytać jako albo jeśli. Jeszcze,
I tych takich albo jeśli, czyli elif, można mieć dowolną ilość, a na końcu można też użyć zarezerwowanego słowa kluczowego else, które po prostu oznacza, że jeżeli żadna z powyższych tych, znaczy żadne z powyższych warunków logicznych nie zostanie spełnione, to po prostu należy wykonać tą instrukcję, która należy do tej części else. No i tu mamy kod, który definiuje jakąś tam zmienną subscription type, rodzaj subskrypcji, ma tutaj nadaną jakby wartość B i tutaj mamy złożoną instrukcję warunkową, gdzie jest po prostu sprawdza, czy ta wartość zmiennej subscription type jest równa A, albo jest równa B, albo jest równa C. I tutaj to oznaczają różne subskrypcje, na przykład subskrypcja A to jest miesięczna, tu jest roczna, a C to jest nielimitowana, ale mamy dodatkowy, jeszcze taki tutaj część else, która po prostu jakby sygnalizuje, że jakby rodzaj subskrypcji jest nieprawidłowy. Zresztą ta wiadomość nas o tym informuje i to jest jakby takie. Może część tej instrukcji warunkowej, która próbuje przewidzieć, że no powinniśmy dostać takie wartości, ale może coś innego dostaniemy, no i to wtedy oznacza, że jakiś błąd został popełniony, więc nas o tym informuje. No i jak sobie uruchomimy to, to zobaczymy, że ponieważ subscription type równa się B, no to najpierw Python oczywiście sprawdza wszystko od góry do dołu. Tak jak wcześniej już wspomniałem, że linijki z kodem są jakby wykonywane przez Pythona od góry do dołu, no to Python tak samo sprawdza najpierw tą część i patrzy, no, czy to jest prawdą. No nie jest, bo subscription type równa się B, więc omija tą linijkę kodu, nie wykonuje tego kodu i przechodzi do tej części instrukcji warunkowej, tej złożonej instrukcji warunkowej. No i sprawdza, czy to wyrażenie logiczne jest poprawne. Znaczy, czy to wyrażenie logiczne jest prawdą. No i jest prawdą, ponieważ subscription type równa się B. Tutaj sprawdzamy, czy jest właśnie równe B, tym podwójnym znakiem równości. No i w tym przypadku, ponieważ ten logiczny warunek został spełniony, przypisujemy do zmiennej MSG tą wartość tutaj, że została wykupiona roczna subskrypcja, i w tym momencie Python omija resztę jakby tych linijek kodu, tych części tej złożonej instrukcji warunkowej. Dlatego to jest właśnie złożona instrukcja warunkowa, bo jakby tylko jeden z tych warunków, jakby kod w jednej z tych czterech części zostanie uruchomiony. Tylko jedna z tych czterech części zostanie uruchomiona i pierwszy warunek logiczny, który zostanie jakby spełniony, no to sygnalizuje Pythonowi, ok, wykonuje ten kod, który jest w tej części, ten kod wcięty i ignoruje już resztę. Jak uruchomimy, oczywiście tutaj wyskakuje nam, że kupiliśmy roczną subskrypcję. No, można sprawdzić, czy rzeczywiście jest tak, jak mówię, że Python omija następne linijki kodu, jeżeli jakiś warunek logiczny został spełniony. No bo zobaczmy sobie na przykład na tą komórkę z kodem tutaj, gdzie mamy jakąś zmienną, do której przypisujemy wartość 5 i mamy instrukcję złożoną, która składa się z dwóch części. Tutaj pierwsza część to jest if x równa się 5, co jest prawdą, to MSG ma się równać first. Ale mamy też drugą instrukcję warunkową, która też sprawdza, czy x równa się 5. I jeżeli tak, no to przypisuje do tego MSG wartość second. Czyli obydwa te warunki logiczne są takie same, więc obydwa są prawdą w tym przypadku, gdzie x jest równe 5. No ale zobaczmy, jaka będzie wartość MSG. No jak widzimy, wartość jest równa first, czyli string first. No bo tak jak mówiłem, Python sprawdza to pierwsze wyrażenie logiczne, skoro jest prawdą, wykonuje ten kod i dalej już potem nie patrzy na wszystkie te części, jakby które razem tworzą taką złożoną instrukcję warunkową, to wszystkie te są już jakby pomijane
i on wykonuje jakby następną linijkę kodu, którą jest po prostu zwrócenie wartości w zmiennej MSG. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. W następnym filmiku sobie porozmawiamy trochę więcej, co tak naprawdę się dzieje, kiedy Python sprawdza te warunki logiczne. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.